Siemano, siemano, witam was w kolejnym filmie. Słuchajcie, jesteśmy dziś na rybach. Jest ze mną Artur. Siema. Nie wiem, czy pamiętacie, była aukcja dla Wośpu. Artur wraz z małżonką zalicytowali, najwyższą ofertę dali za wypad ze mną 2 dni na ryby. Więc jesteśmy, walczymy dzisiaj o to, żeby Artur złowił metra, a najlepiej swoją życiówkę. Także ma życiówkę piękną. Powiedz wszystkim, ile masz życiówkę. A 116. 116, no. Piękna, gruba ryba, także no mamy tu co robić, nie? No, ale zobaczymy. Będziemy walczyć. Jesteśmy na wodzie rybnej, jesteśmy na łodzionku, no bo wiem, że są tu duże ryby i wziąłem tu Artura. Zobaczymy. Także co, trzymajcie kciuki za nas i oglądajcie, co będzie się działo. Co, pierwsza ryba dnia. Artur rozpoczął. Ja się wezmę za podbierak. Bo... O! Poszło. Będzie pamiątka, bo jest lot jego nagrany. Ale pięknie. No. Co? Ale piąteczka. No. I? Zobaczymy. Się pytałem Artura, co to za przynęta i... Cyk. Działa, coś no. Działa, no. Pięknie. Ty, zobacz, były płytko, nie? Były płytko. Nadzierka. Piąteczka. Piąteczka, gratulacje. No. Mam coś, czekaj, co to założę. To jego. No. Ale ty, no, ty mówiłeś, że masz branie, nie? Poczułeś. No. Dobra, ja to tu ogarnę. Nie jest taki mały. 60 czy coś? No. Taka rybka. Artur miał branie po prostu. Może ten sam szczupak. No i założyłem żerka i strzelił. Ile mamy? 65. Nie jest potwór, ale jest. No co? Rybeczka do wody. I lecimy. Dobra, puszczę nas trochę dryfem, co? Albo lecimy tu brzegiem trochę. Co? Jak myślisz? Dobra. Dobra. Jak już masz dyrkówkę, to spróbujmy. Dobra, no zróbmy. Dobra, a ja teraz twój użyczę też. BFT. Mogę, nie pogniewasz się, co? On jest duży w ogóle, taki wiesz. Jest największy, no. No w teorii tam najcięższymi, no to może nie tymi 500 gram. Co ty mówisz? Spokojnie można nim rzucać. No. Godzina 6, 9 stopni. Temperatura nam zamiast maleć na jesień, to rośnie. Zobaczymy. No dobrze, zaczyna się dzień, ale... Jest pierwsza ryba. O, już się wypiął. Proszę bardzo, ale ładnie chodzi. Czekaj, ja sobie tu ogarnę za chwilę. Jak go ogarnę, to cię poproszę. Mamy pierwszą rybę na dżerka, tak jak wczoraj. Ale powiem ci, że długą pauzę zrobiłem. On opadał pod dno i wtedy pyk i strzał. Fire Tiger niezawodny. Mamy taką rybeczkę. No, z 6 dyszek pewnie. To jak wczoraj, 65. Może ten sam. Może to ten sam, no. Pierwsza rybka. Rozpoczęliśmy dzień, 65. Na dżerka, jak wczoraj. No, teraz Artur, twoja kolej. Nie? Dobra. Ładujemy. No, lecimy. O. No proszę. To co? To był szczupak czy nie? Chyba nie, ale... Grzech nie sprawdzić. No to dawaj, to nie ma. Dobra. To lecimy, obławiamy na razie brzegi. Wczoraj kontakty z rybą były tylko z brzegu. To zobaczymy, co będzie dzisiaj. A później lecimy na głęboką wodę. O, tu znalazłem go. Gdzie? Tu w niego celuję, zobacz. To jest duża ryba. Czekaj, teraz właśnie celuję. Wycelowałem, tak. Widzisz? Rzuć tam. Na gałki czy wciąż? Tam. Czyli na... Idealnie tam, na ten budynek. O, igła.
to na pewno koło niego powinieneś przyjechać, bo dobry rzut. Zobacz. Jo, pior, jakie cienie od tych ryb. Są karpie. Ale jakie ryby, zobacz. No, widzę. Metrowe ryby. No. Karpie po 10 kilo, nie? Metrowe karpie uciekają. Już teraz na granicy zasięgu. Ty, one poszły brzegiem, zobacz. Ja celuję brzeg. Po samym brzegu one poszły. O, tam się wywalił sztuka. Ty, widzisz to? One samym brzegiem poszły. A tu następna ta. No. No i co? Mamy skalę. Kratka co metr. Czyli to takie 60 plus. O, ta tu zawraca. A nie w moją stronę. Zobaczcie, ryba metr. Ryba 100 cm, a tu jest kolejna 100. Tylko chyba to są jesiotry, co? Jak obstawiacie? Ale ją widać na perspektywie. Patrzcie, jedna ryba. To jest tryb perspektywy. Widzimy jakby ujęcie dna, jak z drona. Zobaczcie, to są 2 metry, a to jest na połowę. Czyli jest metr. No słuchajcie, walczymy cały czas. Opowiem wam trochę o tym, jak łowimy. Mamy wodę niewielką, ale jest i głęboka część, i płytka. Na początku zrobiliśmy sobie rundę płytką i głównie szły tam dżerki w ruch. Płytko łowiliśmy na kaszuba, gdzieś jest dziura po zębach. Dwie ryby dał, Fire Tiger. Artur miał na swim bajta, nie? Mhm. Miałeś rybę, która zrobiła świecę i niestety spadła. Miał też wyjście do dżera, fajnej ryby. Ja dużo jeszcze próbowałem kanibalem, niestety nie wyszło. Bardzo dużo próbowałem takimi tematami, widzicie? I takimi tematami, nie? Czyli grubo. U mnie się nic nie zmienia, czyli Shimano Nasty 4000. Dużo osób pyta o sprzęt, dlatego pokazuję. Więc wyprzedzam wasze pytania. Obie ryby, które złapałem, to złowiłem je custom od Abu. Wędka Abu Max Pro do 80 gramów. Przepraszam. Do 60 gramów ciężar wyrzutu, czyli idealne pod jerki kaszubskie. No i tu jest Multic Abu Max Pro. Link macie w opisie filmu. I dodatkowo ja jeszcze łowiłem na grubo Dive'a Tatula 150. Wezmę was tu, 150 Dive'a Tatula plus MPP2 do 150 gramów. Spoko kijek. Artur ma bardzo fajne Shimano Curado 201. Fajnie to chodzi, naprawdę fajnie to chodzi. Plus kijek Dragona. No, ale to Curado, nawet wizualnie zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda, nie? Myślę, że spoko temat. No i drugą wędkę ma taką Big Game BFT Multic. Co? Za granicę, nie? Go musiałeś sprowadzić. Tak, tak, skanal gratis, no, ale gratis. Już jest u nas też. No i Abu Beast, nie? Także bestia, także na grubo. W czasie sprzętu to tyle. A mówię, taktyka była taka, na początku robiliśmy custom i jerami brzegi wszystkie. Były tam jakieś akcje, co widzieliście już. A potem skupiliśmy się na głębokiej wodzie, opad i ciągłe rzucanie. Im więcej przynęty w wodzie są, tym większa szansa na złowienie ryby. No. Niestety musimy na coś zwalić, ja muszę zwalić. Była pełnia i skok ciśnienia dzisiaj mamy. Wczoraj było 1010, dzisiaj mamy 1025 na 15 hektopaskali. Jestem przekonany, że są tu ryby i są duże ryby, a nie brały, nie? Nawet mając takie urządzenie jak LiveScope,
to dzisiaj przez cały dzień nie widziałem żadnego szczupaka. Wczoraj te szczupaki były, dzisiaj ich nie było. Także co? My jeszcze walczymy i zobaczymy, co się wydarzy. Ale ewidentnie dzisiaj, no nie wiem, leżą na dnie chyba te ryby, nie? Ale żebyśmy te szczupaki chociaż widzieli, nie? A to wszystkie były te, wiesz, wysokie takie. Garbate ryby. Skończyliśmy łowienie, łowiłem dzisiaj z Arturem. Artur wraz z małżonką wylicytowali aukcję dla Wośpu, za co bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję. Pieniądze poszły na szczytny cel. Super, że się udało. Spotkaliśmy się na wodzie. Dwa dni łowienia. To, co udało się złowić, to widzieliście. Artur, teraz jak się podobało? Było świetnie. Dzięki bardzo za wspólny wypad. Dobra, super. To co? Łapa w górę. My was pozdrawiamy. Do zobaczenia później.